Do sądu trafiła przesyłka pocztowa. Pracownica sądu otworzyła tą przesyłkę. Wewnątrz niej, w tej przesyłce był proszek. W związku z tym, z procedurami wewnętrznymi, w sądzie natychmiast zabezpieczono tą przesyłkę. W odpowiedni worek przyjechali strażacy, wezwani na miejscu. Myśmy również tą przesyłkę jeszcze dokładnie zabezpieczyli. Zdezynfekowaliśmy pomieszczenie, w którym otwarta była ta przesyłka. Oczywiście wcześniej ewakuując całe piętro budynku. W chwili obecnej sanepid decyduje, gdzie pojedzie ta przesyłka zabezpieczona do badania, a my po decyzji sanepidu będziemy mogli z powrotem wpuścić wszystkich pracowników do środka. Jak rozumiem, Państwo żadnych wstępnych badań tej przesyłki nie robiliście? W momencie, kiedy przyjechaliśmy, przesyłka była zabezpieczona i otwieranie jej, żeby można było pobrać materiał badawczy do prób, to byłoby ogromne ryzyko. Nie w tych warunkach, nie doraźnie, tylko w laboratorium, a nie tutaj na miejscu. To była paczka, karton, jakiś torba, coś więcej. To się wysypało. Nie. Takich szczegółów nie jestem w stanie powiedzieć. Otworzyła to pracownica, ona dokładnie wie, jak to wygląda. Z jej relacji był to list, w którym był woreczek z białym proszkiem. Można określić, ile tego białego proszku było? Nie jestem w stanie w chwili obecnej określić. Kiedy myśmy przyjechali, przesyłka już była zabezpieczona, myśmy ją tylko dopakowali w własne pojemniki i nie otwieraliśmy tego, żeby sprawdzić ani zważyć. Proszę powiedzieć, czemu aż takie siły? 5 zastępów Straży Pożarnej, Policja, Straż Miejska, pogotowie gazowe, mnóstwo służb. Cóż, takie zdarzenie. Każda instytucja publiczna w naszym kraju ma własną procedurę, ale ta procedura zarazem jest krajowa. Ta procedura określa sposób zabezpieczenia przesyłki, sposób postępowania, ale też sposób postępowania służb ratowniczych i za każdym razem musimy do tego podchodzić jak do najwyższego priorytetu, do najwyższego zagrożenia. W związku z tym tak jesteśmy przygotowani i działamy takimi siłami. Co by było, gdyby tutaj było coś naprawdę takiego, co by zagrażało bezpośrednio, co by było wtedy, gdybyśmy mieli za małe siły i środki. Nie możemy sobie na to pozwolić ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Białegostoku, ale też i bezpieczeństwo ratowników.